Whisky, którą mam przyjemność dzisiaj testować, prawdopodobnie zna każdy, ale mało kto wie, że jest to jedna z 10 najchętniej wybieranych szkockich whisky na świecie. Dostępna jest w 100 krajach, a bazuje na jednej z najlepszych single malt whisky ze Speyside z destylarni Glen Moray. Jeżeli chodzi o smak, jest bardzo delikatna i dlatego genialnie nadaje się do komponowania w koktajlach. Dlatego let's create your five. Label 5 to whisky bogata w aromaty, m.in. owocowej, dlatego bardzo dobrze będzie się komponować w takim klasycznym koktajlu jak whisky sour. Dziś przygotuję najprostszą wersję tego klasyka. Do szklanicy wlewam 40 ml whisky Label 5, 20 ml cytryny, 10 ml syropu cukrowego i 20 ml białka. Wszystko dokładnie wstrząsam z lodem. Zawartość odcedzam do schłodzonej szklanki. Na koniec koktajl mój udekoruję skórką z cytryny. Label 5 z uwagi na leżakowanie w beczce posiada bardzo dużo aromatów słodkich, które świetnie będą się komponować w kolejnym klasycznym koktajlu, jakim jest Old Fashioned. Do szklanicy wlewam 40 ml whisky Label 5. Następnie 5 ml syropu cukrowego oraz 3 dasze bittersa, najlepiej jeżeli będzie to Bitters St. James. Dodaję lodu. I wszystko dokładnie mieszam. Przelewam do mojej schłodzonej szklanki. I wszystko dekoruję skórką z pomarańczy. Label 5 sprawdzi się zarówno w koktajlach wytrawnych, jak i orzeźwiających. Za chwilę przygotuję jabłkowo-imbirową lemoniadę, ale najpierw zajmę się dekoracją mojego szkła. Przecieram cytryną, przyklejam wcześniej przygotowany szablon i wszystko posypuję cynamonem. Następnie schładzam moją szklankę. Do szklanicy wrzucam pokrojony imbir, lekko go wygniatam. Następnie dodaję whisky Label 5, 20 ml cytryny, 10 ml syropu cukrowego i około 200 ml soku jabłkowego. Wszystko dokładnie wstrząsam z lodem. Odcedzam do mojej schłodzonej szklanki. Dekoruję plasterkiem imbiru i mój koktajl jest gotowy. Mam nadzieję, że zainspirowałem Was do tworzenia koktajli na bazie whisky. Zastanawiam się, jakie są Wasze ulubione sposoby jej picia. Podzielcie się w komentarzach swoimi przepisami, a ja z chęcią je wypróbuję. Bawcie się dobrze, ale pamiętajcie, nie przesadzajcie.